Tam ci kod chodzi. Siemano z tej strony: Fanboysy, niezmienionym składzie, Mejtronin, człowiek Damian. Howdy. Howdy, cowboy. E, będziemy dzisiaj mówić o filmie, który dostał 800 nominacji do Oscaru, chyba, czy masę innych różnych wyżnień nagród. Film Netflixa e, z Benedyktem. Nie szesnastym. Benedyktem z szesnastym e, e, i, 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 i Kirsten Dunst i paroma innymi ludźmi. Power of Dog. E, film, Nowy film Jane Campion. Po latach ta reżyserka kina artystycznego wraca do, do kin. A właściwie tym razem trafia na, trafia na Netflixa. Z filmem, który ja w zasadzie nie wiem do końca, co o nim. Nie wiem, co o nim myśleć. Dopiero co go obejrzałem. Mm. E, obejrzałem ten film dosłownie jakąś godzinę temu, cóż przed naszym spotkaniem. E, więc jestem skonfundowany. Mm. Nie wiem do końca, co obejrzałem, co właściwie autorka miała na myśli, dlatego poproszę cię, żebyś mi wytłumaczył. O co chodzi w tym filmie? Tak. Pwie pazury. Eee, może po... zobaczmy, co mówi internet o fabule tego filmu. No, internet tak. mówi, a dokładnie FilmWeb, że dwaj bracia właściciele dużego rancha w Montanie stają przeciw sobie, gdy George żeni się potajemnie z misową wdową. Eee, tak. Tutaj jest George i Phil. Phil to grany przez Cucumbera Camberbatcha. Tak, to jest film głęboko osadzony w kulturze westernowej. To jest film, który też przez pewien, pewną jego część mnie bardzo wynudził i myślałem, że wiem o czym jest ten film. Natomiast tak dochodzi do paru twistów później, które troszeczkę zmieniają i konfundują widza. Natomiast, no. W moim odczuciu konfundują go w e, sposób właściwy i ciekawy i e, ostatecznie no e, jak miałbym polecić ten film krótko e, i czy słusznie dostał tyle nominacji do Oscara powiedziałbym no o dziwo tak tak poleciłbym wam się pazury więc jeżeli chcecie teraz zatrzymać tą e, recenzję i włączyć ten film to właśnie to zróbcie e, człowieku Damianie tak czy ty czy ty w ogóle taki skonfundowany poleciłbyś mimo wszystko Psie Pazury? No, ta, tak, tak. <laughs> Poleciłbym. To jest film, który on jest bardzo subtelny i bardzo enigmatyczny. Tak. I tam może mi trochę brakuje takiego mięcha, takiego mhm. trochę może jakiegoś takiego trochę więcej konkretów. Mhm. Um, z drugiej strony zastanawiam się, jak ten film będzie działał. Na przykład, jak wstanę jutro rano i będę sobie o nim myślał mm -hmm. i włączę sobie do pracy na Spotify muzykę Johnny Greenwooda, żeby sobie tam odtworzyć jeszcze raz ten film w swojej głowie mm -hmm. i myśleć o nim. I tak się zastanawiam, czy to jest taki film, który właśnie, że ta jego moc i tego magia będzie tak, tak rosła tak od czasu seansu, czy to będzie na zasadzie takie, że to właśnie będzie gdzieś tam. Gdzieś tam się rozmyje wśród innych sensów, innych rzeczy. No ja myślę, że. Więc tak, polecam film. Polecam obejrzeć, bo jest to ciekawe doświadczenie. Jest mm -hmm. to film, który myślę, że potrafi zaskoczyć. Mm -hmm. Jest to film słusznie obsypany tylomaną kamiką, bo to jest przepięknie zrobione. Oj tak, to trzeba przyznać, ślicznie jest nakręcony. Yy, tak. Ktoś, kto stał za kamerą, wiedział, co robił. I... Wiedział. I ta nie tylko scenografia, ale też dobór miejsca, w którym kręcono. No, ci ludzie wiedzą. Wiedzą, co robią, wiedzą, za co im się płaci. Naprawdę. Tak. Oni to w ogóle kręcili w Nowej Zelandii. A, a, a mimo, że akcja dzieje się w montanie. E... A ty rzut beretem daj, jesteś. Rzut kapeluszem. Tak. E, więc no to jest. To jest film o czym? No, ja bym powiedział, że to jest trochę film o męskości, nawet bardzo. <laughs> w sumie to jest bardzo oczywiste. Myślę, taki oczywisty Absolutnie temat tak. od początku filmu, bo mamy tutaj, no, te, to właśnie taką figurę mężczyzny, które granego właśnie przez camperbacza, który jest taki charyzmatyczny, i bardzo mm -hmm. taki, e, no, jest bardzo męski, a z drugiej strony mamy też inne postacie, które mają taki bardziej kobiecy vibe. Um, um, które no, z którymi on musi się gdzieś tam zleżyć mm -hmm. ja nie wiem, czy ja do końca zrozumiałem wszystko w tym filmie fabularnie czy ja na końcu miałem takie, takie trochę ja nie wiem, czy, ty, czy ja jestem taki głupi ale czy po prostu może to jest film na więcej seansów ale jak skończył się ten film, to ja się trochę zacząłem kwestionować, czy dobrze zrozumiałem wszystko, co się wydarzyło <laughs> To jest bardzo subtelne, nie? Później, później po tych, po, po recenzji naszej, możemy też sobie spoilerowo o tym pogadać. Bo faktycznie film potrafi wy, wywalić z kapci. Słusznie zauważę, że no to kwestia męskości w tym filmie jest jednym z takich głównych. Głównej, jest główną tematyką tego filmu. tak. Ale też wielopoziomowo to działa, bo mamy też i. Czym niesłusznie troszeczkę z góry już oceniłem ten film, o czym ten film jest, i co przez te dwie godziny będę oglądać. To też jest film o troszkę starciu podejścia do życia dawnej Ameryki, nowej Ameryki, no bo tutaj właśnie ten taki bardzo męski mm -hmm. film, mm -hmm. grany przez Benedicta. to jest człowiek po prostu pokolana w głównie błocie i w dzikim zachodzie. To jest ciężka praca fizyczna. To jest po prostu nie mam czasu na pieprzenie i na jakieś, nie wiem, na te wszystkie rzeczy, które od prawdziwej, ciężkiej, fizycznej pracy mnie nie odciągają. To jest postać, która patrzy na samochody, które już się pojawiałem, bo fabuła się w 1925 roku dzieje, czyli już po pierwszej Wojnie Światowej i to mnie tak z kapci trochę wywaliło. Mówię, aha, okej. Okay. To jest to, to... sequel do 1022. Na podstawie Kinga. <laughs> kurde, może, nie wiem. Może. Nie zdradzamy więcej. No, Natomiast to jest właśnie ten, ten typ człowieka, który, on dobrze się czuje na koniu, on się dobrze czuje, kurde, nie wiem... Yy, Obrzezając mm. i kastrując byki, a na samochód popatrzy mm, albo na swojego brata George'a, który jest już takim bardziej nowoczesnym Amerykaninem. To jest koleś, Aha. który spotyka się z, z gubernatorem bodajże, jakąś taką też, też osobą znaną. To jest koleś, który w salonie ma fortepian. To jest człowiek, mm -hmm. który mówi o, o tym, co się pisze w gazetach i który. Rozmawia o sztuce i tak dalej i tak dalej. Nie? Czyli dwa totalnie podejścia ładnie ubrany. Tak, tak, tak. Faktycznie dwa podejścia. Stary dziki, dziki zachód i kwitnąca już ta komercyjna Ameryka. Mm. I oni się ścierają właśnie na tej odziedziczonej. E, odziedziczonym właśnie tym ranczu, takim typowym ranczu w Montanie, z którego no, podejrzewam, że dość duże trzepią zyski. Mm. Tak, ja myślałem, że na tym się zamknie film, że tylko będzie o tym właśnie ten e, troszeczkę można by powiedzieć. E, ktoś by powiedział, że taki delikatniejszy i bardziej cywilizowany George Burbank i ten taki męski po prostu film e, Burbank grany przez Benedikta. E, swoją drogą bardzo fajnie było posłuchać Benedikta, który nie zawsze mu to może wychodziło, ale. E, w fajny sposób zakamuflował swój brytyjski akcent i grał takiego troszeczkę redneka, żującego wiecznie tytoni i tak dalej, nie? Tak, Więc... tak. Fajnie, że to podjąłeś, tak? Bo to faktycznie mhm. masz rację, że jest jakiś taki wątek przemiany takiej trochę społecznej, nie? Że tam też trochę faktycznie ten, ten nawet jak. Gdzieś tam przyjeżdżałem ludzie, to przyjeżdżałem tym pociągiem takim wielkim, nowoczesnym, nie, że to mm -hmm. już taki jest trochę inny świat. Nie? Masz rację. E, a ja bym się chciał cię zapytać, jak ci się podobała postać Kirsten Dunst, postać tej właśnie wdowy, która, która, kto, która wychodzi za mąż, za tego, e, znowu zapomniałem jego imię. Za George'a. Za Georgia, tak, tak. Brata, brata tego cucumbera, no. Mm -hmm. Znaczy mi bardzo fajnie było zobaczyć tą aktorkę. E, no, ja nie, nie oglądam e, aż tyle filmów nad Niem, czym ona ostatnio grała. Natomiast fajnie było zobaczyć po latach, bo ostatnio ją widziałem w Spidermanach <grych> starych. E, Zobaczcie to Melancholia. Melancholia, no. A, no. Faktycznie. You got me! You got me. E, Alex my... Moonfall. No nie, nie, absolutnie. To Zajrzyjcie na nasz kanał, bo to też no moonfall. Spoko. spoko 18 film. minut, 18 minut rantu zamiast dwóch godzin 11. Także spoko, zaoszczędzicie trochę czasu. Ale fajnie było zobaczyć Kirsten faktycznie kiedy yy, widać, że ona gra, gra. <grym> ona jest autentycznie aktorką. Gra też, też postać w pewien sposób tragiczną, z wieloma problemami. Między innymi problemem alkoholowym, ale tam wydaje mi się, że troszeczkę, troszeczkę więcej jest na rzeczy, nie zdradzając. No i która samotnie też, jak słusznie wspomniałeś, jest wdową wy, wychowuje bardzo specyficznego i absolutnie, absolutnie film pokazuje to w, w całym wachlarzu tych walorów. Z postać Pitera, tej, tej jej syna. Ciekawa relacja? Bardzo ciekawa relacja, można by powiedzieć. Tak. Czy Natomiast... w sensie, ja mówisz o ciekawej relacji pomiędzy Filem a tym właśnie tym synem od niej, czy mówisz o, o relacji matka-syn? Matka-syn, ale też później. Oczywiście, Phil i Peter. I w ogóle tak. teraz zdałem sobie sprawę, yy, znaczy zdałem sobie sprawę, przypomniało mi się, bo to z oglądałem, mm -hmm. yy, to naheheszkowała, że patrz, yy, dupa Spidermana teraz wychowuje Petera. <grym> <grym> kurde, no. Yy, ale podobało mi się. Tom Holland yy... powinien zagrać tą rolę. Myślę, <grym> o, że to byłaby łąboko, takie totalne to byłoby dziwne, ale by z doktorem Strange'em przynajmniej powystępował. Ja bardzo szanuję przede wszystkim aktorki, które też no, są dość znane, a potrafią zagrać e, oczywiście nie bez makijażu, tylko z makijażem, który ma symulować brak makijażu i które tak. potrafią po prostu w galotach jakiś tak. brudnych walnąć się na trawę e, przy, nie wiem, butelce whisky. Super, podobała mi się e, jej kreacja aktorska. Natomiast no... No, no, no my nie mamy dużo tej postaci w tym filmie. No właśnie nie mamy i ja bym wolała więcej, bo je, mi się Oj, ona tak, wydawała no. bardzo ciekawa, bo ona faktycznie, zarówno ona, ale ten syn też, bo to syn też jest takim, on jest przez to, że jaki on jest, to on jest też takim tą, tym symbolem tej kobiecej strony, nie? Że to, tak, jest, ta, tak. że to jest ta opozycja do tego supermęskiego. Bacha, nie? że to mm -hmm. też jest ciekawe, że tam, że to się gdzieś musiało w pewnym momencie zetrzeć. I, mm -hmm. I to jest ciekawe, ale nie wiem, właśnie, nie wiem, do czego ten film właściwie miał prowadzić. Nie? W sensie to, to mnie właśnie tak jakoś tak, tak mnie. Coś takiego odczuwałem w zakończeniu tego filmu, bo ty mówisz, że ty początek cię nudził. Mm, tak. A ja zaś miałem trochę tak, że ten początek mnie mega wciągnął, mm -hmm. a zakończenie było takie. Po, zakończenie czy nawet te ostatnie pół godziny, gdzie ja już nie do końca w się sensie, tak się zastanawiałem, gdzie to wszystko idzie. I, I tak tak mówię bardzo subtelnie było wszystko w tym filmie. E, tak. To natomiast. Ja uwielbiam takie filmy, że w subtelny sposób właśnie pokazują pewne rzeczy. Nie, że pokażą ci. Albo w sposób bijący młotkiem po głowie, albo wręcz w drugą stronę, w, w ogóle nic nie powiedzą ci na, na mm -hmm. temat tego, co masz myśleć o tym wszystkim. A powiedz mi, jak mm. myślisz, dlaczego ten film dostał właśnie taki, taką atencję Oscarową, właśnie nagrodową? Że z czego się bierze to, że on jest w sumie teraz typowany jako faworyt? Czy masz jakąś taką hipotezę, czy, czy to jest jakiś taki rodzaj kina, który nie wiem. Jest może jakiś taki. Czy ten temat jest taki współczesny? Jak, jak byś ty to widział? Znaczy, mi się wydaje, dlatego ta pierwsza część filmu. Ja chyba w pierwszych 20 minutach tego filmu powiedziałam: aha, dobra, to jest typowy film Oscarowy, gdzie będziemy się masturbować wszystkim, wszystkim absolutnie, co jest na eksport w, Amer w Ameryce. Czyli Kowboje. Zmiana z, y, właśnie tych y, wartości i zmiana życia. Ta tęsknota z amerykańskim brudnym, twardym, dzikim zachodem. Jak się okazało, y, jest pewien towar eksportowy, o którym nie będę mówił tutaj, bo po prostu wam zaspoileruję, o czym może być też ten film. I jestem ciekaw, o czym teraz myślisz. Bardzo no, mnie to. Wbrew spokuje. pozorom to jest świetny towar eksportowy, y, który się pojawił właśnie w tej drugiej powie tego filmu, a w zakończeniu w szczególności. Um, Okej. Okay. Wydaje mi się, że to, że ten, to jest film produkcji UK-owej, nie? To jest film z Wielkiej Brytanii, a on naprawdę wygląda i czuć w nim amerykański vibe. No tak jak mówisz, on jest skręcony kurde w Nowej Zelandii, nie? Tak. Um, wydaje mi się, że dlatego on ma taką atencję, bo y Brytyjczycy Pokazali Amerykanom to, co oni kochają trochę w tym, w, tym, w tym swoim kraju i w tej swojej krótkiej, jak niektórzy mówią, historii. I pokazali to naprawdę w taki, w taki, tak jak powiedziałeś, subtelny sposób, ale jak ma być kurde miasteczko uwalone gnojem, to jest miasteczko uwalone gnojem. Jak ma być salon z y, dziwkami, to jest salon z dziwkami. Jak ma być ognista woda, czyli whisky, to jest ognista woda i whisky. I to jest mega amerykański klimat. To jest też. No... Jest. I jest to takie też podszyte przemocą, nie? taką westernową, e, ta. że nawet jeżeli w tym filmie, jakby bezpośrednio na ekranie nie ma jakichś takich. Nie wiem, jakiegoś takiego. Jakichś takich mega brutalnych rzeczy, mm -hmm. to mm -hmm. nawet jeśli nawet nie wiem, takie rzeczy, co co się dzieje ze zwierzętami w tym filmie jest ciekawe. W sensie jest cały wątek z królikami, który jest bardzo creepy w tym filmie. I też jakby dużo mówi o tym, o tej właśnie dynamice tych postaci, w sensie kto tu kontroluje sytuację, co mm -hmm. nie? Gdzie te różne, właśnie tak mówisz, te różne postawy, te różne różne formy, nie wiem, przystosowania się do epoki, albo nie przystosowania się do epoki, mają znaczenie nawet właśnie tutaj w tej relacji na przykład ze zwierzętami, nie? że to jest też bardzo tak Dane, że w sumie dopiero po sensie tak zacząłem składać te, 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 te kropki tak łączyć, nie? że to też ma w sumie sens. Mm -hmm. No poza tam... tym no, no, też na pewno podziałało no, to obsada. No, no, tutaj... no, Benedikt, no to wiadomo z jakiego rodzaju filmów i że on teraz przeżywa po prostu rozkwit aktorski. Fajnie go zobaczyć faktycznie w roli, gdzie. Nie musi udawać, wiesz. Gdzie po prostu nie lata na podwieszonych linkach i nie jest otoczony green screenem. Fajnie go zobaczyć i facet się stara. Brytyjczyk mówi po amerykańsku. Brawo. Zazwyczaj z drugą stronę. Prawda. Szczególnie w Jamesach Bondach. Prawda, prawda. Eee... Tak, no nie, Benedict jest dobry, nie, faktycznie on, on, on ma, taką, on ma taką, taką spiczastą twarz, nie, on ma taką, mm -hmm. taką, taką grubo ciosaną twarz, nie, ale jednocześnie też jest jakiś taki rodzaj, taki delikatny, ale też taki mega subtelny rodzaj miękkości, który się czasami przejawia w tym filmie, mm -hmm. co nie? Nie wiem, czy też tak myślisz, czy, czy się z tym zgadzasz, że... Mhm. Że, że ci bohaterowie, oni się trochę nawzajem siebie fas sobą fascynują i może, mhm. może siebie do tego nie przyznali, nie? Mhm. Takie odczułem, takie wrażenie miałem, nie? Że tam też taka scena z papierosami jest bardzo ciekawa, tam, tam się dużo ciekawych rzeczy dzieje. Mhm. E, też z, jakieś takie ruchy ręką. Nie chcę, nie chcę dużo mówić, ale e, jest dobre, jest dobre. Jest dobry, ciekawy film. Mhm. No i właśnie to, to, co też wspomniałeś, no... Y te postacie wchodzą ze sobą w interakcje. Tak, to jest fantastyczne, bo... Tak, kończy... ale, ale właśnie muszę ci powiedzieć jedno, bo mhm. i nie wiem, czy jest to, Ale właśnie te interakcje, one są bardzo subtelne. One są takie, mhm. one są takie, że na przykład patrowie tylko patrzą na siebie, nie? Z daleka, nie, Że jest dużo takich scen, nie, Że jest taki ten wielki krajobraz, mhm. postacie tylko patrzą na siebie, albo mają jakieś takie... Wymieniają jakieś takie pum, takie mruczą do siebie jakieś zdania, nie? Że mhm. to jest takie to nie, nie ma ty, w tym filmie tych takich oskarowych scen, że po prostu ktoś krzyczy na kogoś, nie, wiesz, jak są te oskarowe klipy tak. i y, patrzmy na acting, nie, po prostu acting, acting, nie, i ktoś po prostu drze na kogoś, może też są takie sceny w tym filmie, ale nie, nie, nie jest taki taki film, nie zwraca na to, na siebie uwagi, tak, nie, że... Mm -hmm. no toż w tej subtelności to, co mówiłeś, też jest subtelność w tym, że ten film... Nie wiem, czy byś się zgodził, on, on jest brutalny i pokazuje brutalność, ale to nie jest brutalność, o której myślicie i którą też jest przesycony na przykład amerykańskie kino. Tu mamy tak. bardziej brutalność, tak. nie wiem, też, też sytuacji, jest scena w takiej jadłodajni, gdzie widz patrząc na to, jak eskaluje sytuacja tak. z Cumberbatchem w, w roli głównej po prostu tutaj w tej scenie, tak. boi się tego, co może z tego wyniknąć, a ostatecznie, no... Właśnie ta obawa, w co to może prze, wyeskalować, skalą, no, no. sprawia, że to jest brutalne, bo no, jak trzeba, to ludzie są naprawdę okropni dla siebie. W brutalny, nieempatyczny sposób, a przy tak. tym nie musimy tego jakby poprzeć szczeliną, nie musimy poprzeć tego, tak. nie wiem, nie ma tych się po takich, Nie ma tych takich tarantynowskich zagrywek, nie, że tak napięcie było... Co Dokładnie. nie, że masz, że ok, teraz będzie rozmowa przez 20 minut przy stole, napięcie będzie rosnąć, rosnąć, i na końcu będzie po prostu strzelanina i będą po prostu flaki fruwać wszędzie, nie? nie ma tego takiego typowo filmowego, takiego uwalniania, nie? Tej, mm. tej energii takiej, jakiegoś takiego napięcia, a bardziej to jest na zasadzie takiej, że, że jakby my tak obserwujemy, co się dzieje, ale film tak, by też ufa nam, że my wyłapujemy jakieś no szczegóły. No co nie? Uwielbiam takie filmy. On nie traktuje mnie jak debila, on mi po prostu pokazuje rzeczy. I. No. Dopowiedz sobie. Znaczy, dopowiedz sobie, no. On po prostu pokazuje rzeczy, on, on działa obrazem. A na tym polega kino. Masz rację, no. I. Żałuję, że to jest, że nie mogę tego zobaczyć w kinie. Szczerze mówiąc, to jest jeden z tych takich nielicznych filmów, który naprawdę Zgadzam po obejrzeniu się. stwierdzam, że jakby to było gdzieś w jakimś kinie. Fajnie byłoby tak sobie posiedzieć na dużym ekranie z, mm -hmm. tym, z tymi kadrami, nie? I tak mm -hmm. poobserwować, bo to, bo, to, bo to właśnie ten krajobraz też dużo tutaj mówi o tych postaciach, nie? Że ona oni... i tak. Mimo tej całej przestrzeni, te postacie trochę nie umieją dojść... Mimo, że jest tyle miejsca tam, to te postacie cały czas... Jakoś się tam mijają i, i, i czują się ze sobą niekomfortowo cały mm -hmm. czas. Co nie? I to mm -hmm. też widać w, wielu, w przypadku kilku, co najmniej postaci. Tak mówisz, na Kisses' to jest bardzo smutna postać. No. Mm, strasznie. Tak. Więc, no, no cieka ciekawy film. A co, jaką byś dał ocenę temu filmowi? Ja to, co wizualnie dostałem, i ten, ten faktycznie twist i spowodowanie. Że od absolutnej, absolutnego cynizmu przez pierwsze 20 minut przeszedłem do absolutnego zachwytu tym filmem. Ja daję ósemkę. Ja z chęcią do tego filmu wrócę i mam nadzieję, że jak najwięcej dostanie, dostanie nagród właśnie tych Oscarowych, chociaż mam je gdzieś. Natomiast to, co może, mogą spowodować, spowodować nagrody i Oscary, to to, że może zobaczymy tym film w kinie. I ja bym z chęcią poszedł też go do kina. Stu procent tak się z tobą zgadzam. On jest zbyt piękny, żeby oglądać go na telewizorze. No, ja nie mam takiego dobrego, jak niektórzy z was, ale no... no. no Damian mógł na projektorze, więc troszkę lepiej, ale no, to jest... O, czy obejrzałem bardzo... na telewizorze, więc sobie jeszcze na projektorze może puszczę, no. Mm -hmm. Także tak, 8 na 10. Wysoko, ale no moim zdaniem zasługuje. Wow, Moim zdaniem zasługuje. E, Okej. Okay. Nieźle. Znaczy no, powiem szczerze, że po rozmowie z tobą jestem trochę cieplej nastawiony. Mm -hmm. Dam takie bezpieczne 7. Znaczy, mm -hmm. dla mnie to jest film, który właśnie. Ja nie wiem, jak zadziała ten Rewatch. Mm -hmm. Czy to jest taki film, do którego ja chętnie, aż tak chętnie będę w... chciał wracać? Mm -hmm. Ale na pewno też ta rozmowa i im dłużej od sensu, na pewno uświadamiają mi, że to jest bardzo ciekawy film i myślę, że to jest taki film, który trochę trochę to jest taka ten film to jest taka trochę taka szara myszka, nie? Że on tak taki mm -hmm. niepozornie wydaje się, że o tutaj trochę taki westernek, nie? A potem faktycznie wychodzi z tego jakaś taka trochę więcej poezji, jakichś takich ciekawych rzeczy e, do przemyślenia. Także siedem. Przekły. Obejrzyjcie. E, rekomendowane przez fanboysów. Pazury. Czemu ja mam z tymi kłami? mam z tymi, <grym> mam z tymi <grym> Jest nocne Kły, to jest za wampirach, na tym, na płacę. Tak wiedziałem. I, i też oczywiście miksuje wszystko, no. Tak że... żumę, y, I inne te rzeczy językowe. Tak, tak. tak. Także. E... się pazury obejrzyjcie, serio. Polecamy. Polecamy. Polecam się, pazury. Aurej. Yeah, Farmer. <laughs> <laughs>